Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w grze Hearts of Iron 4. Tak, nie spodziewaliście się, ale dotarł do mnie najnowszy dodatek i wam go teraz zaprezentuję. Miałem okazję już potestować grę Turcją, zresztą też o Turcję prosił mnie mój patron Gordon, więc też biorę ją na pierwszy ogień, a za jakiś czas zobaczymy kolejne również kraje. Odcinki z tej serii będą publikowane poniedziałek, środa, piątek, godzina 16:00. No chyba, że wspieracie mój kanał, więc w ramach podziękowania będziecie mieli dostęp do wczesnej wersji moich odcinków już od jutra. Bardzo dziękuję za wspieranie, no i tutaj dla was taka mała gratyfikacja. Dalej. Biorę następujące tutaj ustawienia. W zasadzie wiecie, ja rzadko gram w Hearts of Iron 4, więc do dzieła! Grę zaczynamy pod wodzą Mustafa Kemala Astu, coś tam, Ataturka, coś tam ojca wszystkich Turków, który daje całkiem niezłą stabilizację oraz zmniejsza koszty politycznego zatrudnienia doradców. Zamiast 150 punktów kosztują po 105. Ale Turcja potrzebuje tak czy siak masakrycznie dużo punktów siły politycznej i tego nigdy nie będziemy mieli za dużo. Badania oczywiście robimy standardowo. Fokusujemy się głównie na produkcji, fokusujemy się głównie tutaj na inżynierii. Pierwsze co to na początku budujemy tutaj fabryki cywilne. By the way, czeka nas wojna domowa. Mały spoiler, nie budujcie fabryk w tym regionie. Jeżeli idzie o wojskowe, to myślę, że raczej lotnictwa nie potrzebujemy, skoro brakuje nam karabinów. Weźmy tutaj trochę dział też, żeby zaczęła nam się produkcja, ale oczywiście fokus w karabiny. No i oczywiście cele narodowe, które teraz są naprawdę dość spore. Jak sobie spojrzycie na tą Turcję, miałem okazję już przetestować dwa z tych celów narodowych, ale my tutaj się skupimy na drodze prowadzącej do powrotu sultana. Dosłownie tutaj mamy możliwość przywrócenia sultana na tron i odtworzenia Imperium Osmańskiego. I to jest całe tutaj, o, to takie lewe drzewko. Zresztą ono jest z tego co widzę chyba najkrótsze, niestety. No ale zobaczymy jakie to bonusy nam da. Musimy zacząć od konwencji z Montreux. Posiadamy 31 dywizji, ale wszystkie zamieniamy po prostu na piechotę. Tak czy siak i włączamy sobie szkolenie, bo będziemy potrzebowali za chwilę 10 punktów doświadczenia w naszej armii. A to dlatego, że Turcja ma pewne tutaj problemy i to jest bardzo duża liczba tutaj jakichś eventów związanych z zarządzaniem państwem fundamentalistycznym. Tym się będziemy zajmowali w momencie, jak jesteśmy demokracją ogólnie. Zarządzanie państwem Kurdów. I tutaj mamy Kurdów, no, których możemy ogólnie tępić. Ale mamy na to kiepskie szanse i ogólnie ten system wydaje mi się trochę taki useless obecnie. Ponieważ, albo szczerze mówiąc, doprowadzimy do wybuchu wojny domowej, gdzie będziemy musieli zniszczyć Kurdów. Albo, szczerze mówiąc, będziemy dość długo tutaj się męczyli z ich działaniami wywrotowymi. Droga, którą wybrałem, będzie po tutaj w momencie zezwolenia na wybory regionalne wprowadza specjalne prawo zarządzania tutaj tym obszarem całym, które zmniejszy oczywiście ich wrogie nastawienie wobec nas i zwiększy ich autonomię. No ale okej, mamy wybraną konnicę, nadzór cywilny, nic innego nie bierzemy w tym momencie. Zapomniałem jeszcze wam tutaj pokazać, jakie dodatkowe modyfikatory mamy jako Turcję na początku. Dość dużo bardzo słabych modyfikatorów. Tak, i z tego co wiem, my dość długo nie będziemy toczyli żadnych wojen, no chyba, że będziemy mieli pecha z innym eventem związanym z demilitaryzacją tutaj całej tej strefy cieśniny. No ale to zobaczymy, jak nam się tutaj uda to przeprowadzić. I po prostu uwielbiam, jak non-topper dostaje informację, że jakiś event musi tutaj zajść, zarządzanie państwem Kurdów. A ja i tak nic nie mogę robić, nic nie mogę robić. Niech mi się to wszystko tutaj, albo w sumie to niech się wyświetla, bo potem i tak o tym zapomnę. Zresztą jako Turcja możemy też tutaj eksploitować nasze zasoby naturalne na późniejszym etapie rozgrywki, no ale musimy wynaleźć budownictwo trzeciego poziomu, wydobycie trzeciego poziomu, więc jeszcze to jest wszystko przed nami. W sumie, że tak sprawdzam szablony dywizji i są one mega, mega podstawowe. Ale chyba wygląd jednostek się zmienił, nie? Doszedł taki jakiś inny. Mamy takie dziwne ubrania.
ale głowy nie dam. No i Zjednoczone Królestwo pod orzeczeniem Stanleya Baldwina wspiera nas w naszych działaniach tutaj odnośnie cieśniny, ale zobaczymy, co się tutaj wydarzy dalej. No i potrzebujemy dalej rozwinąć pełna integracja i tutaj coś jest w polskim tłumaczeniu nie tak, ale okej. Okay. W angielskim też jest tutaj, są błędy. ZSRR sprzeciwia się naszej remilitaryzacji cieśniny. Nie będziemy szli w żaden kompromis, żadnych porozumień z komunistami. Trzeba być twardym, a nie miękkim. No i jak można się było spodziewać, Wielka Brytania zostawia nas na pastwę losu. No i możemy tutaj stwierdzić, że wszystko przypadło, jesteśmy całkowicie zdani na kaprys władz radzieckich, albo, no szczerze mówiąc, bardziej brnąć do przodu, ale wybranie tej decyzji może zakończyć się wojną. Ale tym razem ZSRR ustępuje, zwyciężyliśmy, nie będzie wojny, i zyskaliśmy z powrotem dostęp do naszych terytoriów. Nawet piszą o nas w gazetach. Zatrudnimy pierwszych polityków do naszego rządu. I gdzie jest ten typ, co ja go chciałem? O, właśnie, cichy paracuś, przyrost siły politycznej. Potrzebujemy też zbadać żandarmerię, więc to będzie jedyne odstępstwo. Ogólnie zapomniałem wam też powiedzieć, że niektóre tutaj prowincje dostają następujące modyfikatory. Lojalność karmelistów, ludność w wieku poborowym plus 15% oraz lokalne tempo budowy plus 10%. Dlatego warto jest rozwijać te regiony w tym momencie, a unikać totalnie, o, tutaj opozycja tradycjonalistów, tutaj dostajemy całkiem niezłe kary w drugą stronę. Albo mamy też kurdyjska agitacja. Dostępne lokalne zasoby zmniejszone i tak dalej, masakra totalna. No to pełna integracja Isbank jest przeprowadzona, ratyfikacja 6 strzał, która da nam tutaj pewną nową mechanikę. Następnie wprowadzamy sobie pana potentata przemysłowego, tempo budowy fabryk cywilnych plus 10%, bo będziemy się tym zajmowali przez najbliższe chyba 2 albo 3 lata. Raczej pójdziemy w koncentrację przemysłu. I jakby co, siłę polityczną starajcie się raczej tutaj zbierać, bo w pewnym momencie będziecie jej potrzebowali naprawdę sporo. Co prawda może was kusić tutaj, żeby przeprowadzać te operacje przeciwko fundamentalistom, ale w momencie jak się staniemy demokracją, my będziemy chcieli, żeby oni mieli jak największą siłę, więc nie przeprowadzajcie tych misji. Poza tym to sporo kosztuje. I w momencie ratyfikacji 6 strzał dochodzimy do miejsca, gdzie mamy aż 3 rzeczy do wyboru. W pierwszej kolejności lecimy w prywatyzację agencji Anadolu, czy jakkolwiek się to wymawia, ponieważ będziemy potrzebowali, żeby zaszedł pewien event, a on zachodzi w pewnym tam czasie. Następnie przeniesiemy zniesienie zakazu istnienia innych partii politycznych. A tutaj co chwilę będzie siła oporu rosła, malała, rosła, malała. I niestety tego nie unikniemy w najbliższym czasie. Kiedy nastukamy już te 10 punktów doświadczenia armii, wprowadźmy sobie żandarmerię do szablonu. Tak jak mówiłem, znieśliśmy zakaz partii politycznych i teraz musimy poczekać, aż się jakaś urodzi. W tym momencie lećmy w sana coś tam, nieważne. No i mamy, opozycję, która będzie nam wytykała, wszystkie błędy. Umacnianie opozycji islamistycznej. Co dziwne, poparcie dla demokratów rośnie. My chcemy jak najszybciej wprowadzić demokrację w naszym kraju, więc też wybierajmy tutaj takie rozwiązania, żeby ona dorosła jak najszybciej. Tutaj czasem będzie możliwe, że będziemy musieli korzystać z ustawy numer 3155, czyli właśnie tej 6 strzał, czyli 6 takich cechach i decyzjach, które możemy podejmować i one kosztują różne wartości punktów, od najmniejszych do największych. I tutaj szczerze mówiąc pójdziemy sobie w liberalizm, bo to daje tempo budowy plus dodatkowo jeszcze 15%, co jest naprawdę niezłym przyrostem. Oraz możemy pójść w reformizm, co daje przyrost siły politycznej plus 15% oraz poparcie dla demokratów zwiększone. A tak jak mówiłem, my będziemy potrzebowali bardzo dużo tych punktów siły politycznej za jakiś czas, a całą resztę zostawiamy bez zmian. I chyba przejdziemy w częściową mobilizację, bo mogę to zrobić. Uhu, wielki wiec poparcia dla ruchu Menderasa. To czarny dzień dla Republiki. Ohoho, i jak to zwykle demokracja i fałszowanie wyborów. No i czas przeprowadzić nasze pierwsze wybory. Oczywiście, bez oszukiwania.
No i mamy dzień wyborów, gdzie musimy zdecydować, republika czy demokraci. I tutaj mała wstawka, mianowicie jeżeli wybierzecie demokratów, zawsze będziecie mieli wojnę domową, jeżeli pójdziecie dalej ścieżką sultana. W wypadku wyboru republikanów do wojny domowej nie dochodzi i zostajecie demokratami. Nie wiem, czy to jest zamierzone, czy nie, ale powiem szczerze, mnie to sporo krwi i restartów napsuło, więc uważajcie na to. A wybiorę tutaj demokratów. No i mamy pana Glancusia. Boże, serio, jak on wygląda? To wszystko wina złego oświetlenia, że mu się tak twarz świeci. I jak widzicie, ustawa numer 3115, no, troszeczkę się zmniejszyła. Mamy tutaj populizm, mamy liberalizm, mamy dżihad oraz wierność. Mamy też już zmienioną misję wroga wewnętrznego, która powoduje, że zwiększamy wpływy fundamentalistów w naszych prowincjach, zamiast je zmniejszać, oraz mamy zarządzanie państwem fundamentalistycznym. Jakie to trudne słowa. No ale w pierwszej kolejności zwiększenie wpływów fundamentalistów oraz umacnianie fundamentalistów w państwie. Mówiłem, że będziemy potrzebowali bardzo dużo tych punktów za jakiś czas. W sumie też po rozwinięciu Sana Ziller, zapomniałem o tym powiedzieć. Boże, nie mogliby zrobić, żeby to się łatwiej wymawiało. Dostaliśmy też opcję tutaj budowania fabryk za punkty polityczne, siły politycznej. Jest to całkiem fajne, ale na późniejszy etap rozgrywki. Tymczasem hiszpańska wojna domowa leci sobie tutaj po całości. No niestety stało się, republika pogrążyła się w żałobie. Śmierć Mustafy Kemala Ataturka. Teraz badamy wykorzystanie kapitału zagranicznego oraz przeprowadzimy tutaj przejęcie TADB, co pozbawi nas pewnego złego modyfikatora tutaj z przemysłu wcześniejszego i możemy na przykład wziąć sobie pana Kamila Tolona, który dalej zwiększy przyrost naszej siły politycznej. No i mamy prawie 2,5 siły politycznej na dzień. Widać, że wprowadzenie demokracji wpłynęło bardzo pozytywnie na stabilizację w naszym kraju. Teraz opracowujemy Miletia Adami, która powoduje, że karmeliści będą wrodzy wobec rządu i stracimy niestety tutaj te pozytywne modyfikatory z prowincji. Za to poprzednia decyzja spowodowała, że w polityce gospodarczej możemy zacząć zaciśniać tutaj stosunki z jakimiś krajami na świecie, co będzie powodowało, że zajdzie jedna z kilku opcji. I tak na przykład omówienie możliwości inwestycji ze Zjednoczonego Królestwa spowoduje, że za kilkadziesiąt dni, w sumie to nigdy nie wiem, która teraz doktryna jest OP, ale pójdziemy w przewagi ogniowej, chyba ona cały czas jest dość aktualna. I mamy pecha, Zjednoczone Królestwo wyklucza możliwości inwestycyjne. No nic, powiększenie naszego arsenału raczej jest lepiej zostawić sobie na później, na moment, kiedy już totalnie pójdziecie w budowę fabryk wojskowych, ponieważ dostajecie tempo budowy fabryk wojskowych, ale na tylko 180 dni. Więc lecimy na razie w zezwolenie na wybory regionalne, co pozwoli nam się lepiej zajmować problemem Kurdów w naszym kraju. 300 punktów, zwiększenie wpływów fundamentalistów. Ponownie. No i teraz mamy sytuację odwrotną w naszych prowincjach. Jak widzicie, intrygi karmelistów dają nam mega minusy, a fundamentaliści dają nam bonusy. Badamy prywatyzację naszej infrastruktury dalej. Zbyliśmy się już karmelistów z Ankary, tutaj Afylonu. Zostali chyba tylko w tych prowincjach. Nie, to są fundamentaliści. O, to z Izmiru też ich pozbyłem wreszcie. No to wygląda na to, że tak, tylko w tym regionie stołecznym zostali na ten moment. No i doszliśmy do czystek oficerów, ale jeszcze nie możemy tego wykonać, ponieważ musimy teraz lecieć w układy z sąsiadami. Niestety wydarzenie pakt z Irakiem, Iranem i Afganistanem. Po co nam te pakty? Nie lepiej ich podbić? Ankara przeszła już na naszą stronę, no ale wciąż możemy zwiększać tutaj nasze wpływy. Szkoda, że to nie jest jakoś stopniowane przez obrazek. W niektórych prowincjach, o, mamy tutaj 15%, a niektórych tylko 5%. Skoro musimy, no to teraz podpisujemy te pakty o nieagresji, nic z tym nie zrobimy. I następnie lecimy w prognozowanie naszej przyszłości. Nowy duch narodowy. Stabilizacja minus 5%, bo mamy jej za dużo. I oczywiście, Lukas, ty blondynko, zapomniałeś, że miałeś zmienić politykę na pojednanie.
Francja przekazuje nam suwerenność Hataj. 120 punktów siły politycznej oraz region Hataja. Gdzieś coś dostaliśmy, nieważne. Gdziekolwiek to jest. I lecimy w pokój na świecie. No w sumie na razie jest dość pokojowo. A ja zacząłem już budować fabryki wojskowe. Czas rozpocząć czystki oficerów. I co to powoduje? Wydarzenie wybuch tureckiej wojny domowej. No to będzie się działo. Zarządzanie państwem fundamentalistycznym zostało mi już tylko i wyłącznie wzmocnienie naszej pozycji. Pozbyłem się karmelistów chyba ze wszystkich prowincji, bo tutaj jeszcze patrzę, czy gdzieś mi to się niżej nie zjechało, oraz wprowadziłem fundamentalistów do wszystkich prowincji. Teraz możemy tylko zwiększać naszą siłę w regionach. Wybuch tureckiej wojny domowej. No ale wynik tej wojny zobaczycie w kolejnym odcinku. No chyba, że jesteś wspierającym, no to do zobaczenia jutro. Jeżeli film Wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!